1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. 9 września oddziały Wehrmachtu wkroczyły do Mosina. W dniach 17 i 18 października mieszkający w mieście Niemcy, działacze partii hitlerowskiej i członkowie policji niemieckiej uwięzili w budynku starej bożnicy żydowskiej ponad 20 obywateli Mosiny i okolicy, jako zakładników. O pierwszych aresztowaniach opowiada Władysław Hertig, jeden z uwięzionych. Przybyłem do domu w dniu 17 października 1939 roku. Nie zdołałem się jeszcze szczęśliwie po domu rozejrzeć, ani też po długiej wędrówce przespać, nie mówiąc już o jakimś prostym streszczeniu z ostatnio przeżytych dni. Zostałem aresztowany w dniu 18 października. Odstawiono mnie do tutejszej synagogi, gdzie spotkałem swoich współobywateli. Przeżywaliśmy tutaj ciężkie chwile życiowe. Ohydni sprawcy hitlerowscy znęcali się nad nami, bijąc nas i wyzywając od polskich świń. Mijała godzina po godzinie, a każdy z nas oczekiwał z niecierpliwością i zdenerwowaniem na jakąś niepewną, straszną chwilę. Aż w dniu 20 października, pomiędzy godziną 14 a 15, wpadli oprawcy terroru hitlerowskiego, sławni kaci SS, wykonawcy wyroku, którzy zaczęli znęcać się nad nami, bijąc nas kolbami i maltretując nas w rozmaity sposób. Tak o tamtych wydarzeniach opowiada jeden z zakładników, Kazimierz Myszkier. Następnego dnia około godziny 10, 11, może 12, przyszła następna grupa wojskowych i między innymi przywieziono doktora Gawrona z Kurnika. Od niego właściwie dowiedzieliśmy się, na co się zanosi. I on, ja właśnie z nim dałem się rozmowę. Znalazł miejsce, powiedzmy takie legowisko obok mnie. Dałem się z nim rozmowę. No i powiadał właśnie, że jest źle. No i ja dalszym ciągu, co jest źle, co się dzieje? W Kurniku były rozstrzeliwania. W ten czas żona skontaktowała się ze mną. Ja poinformowałem, na co się zanosi. Daliśmy znać bodajże pani Michalewiczowej, żeby uwiadomiła rodziny, żeby dała znać do księdza, no, żeby dzieci z przedszkola pomogły. Dzisiaj z przedszkola dał mnie z ochrony, pan, żeby się pomodliły za dzieci. Ksiądz Rakowski wyspowiadał wszystkich. Wtedy już rzeczywiście wszyscy byli zdenerwowani. Przeczuwali tragedię. Tylko nie wiadomo było, kogo dotyczy. Ksiądz Lucjan Henszke opowiadał, że wyroki sądu wojennego zapadały bardzo szybko, a wszystko sprowadzało się do sprawdzenia personaliów. 20 października 1939 roku w godzinach przedpołudniowych na rynek zwieziono drewniane belki i ustawiono je przy posesji Antoniego Roszczaka. Przed murem zdjęto płyty chodnikowe. Chwilę tę opisuje Maria Parysek, córka Stanisława Jaworskiego. Już były zdjęte chodniki, tak, na miejscu tego stracenia i deski już przymocowane na mur. Zwołując wszystkich okolicznych wsi, gospodarze musieli podwozy dać i przywieźć wszystkich mężczyzn na rynek. Natomiast kobiety wszystkie musiały zejść i nie wpuszczono nikogo. Jeżeli kobietę spotkali już od chwili wyprowadzenia ich z bliźnicy, to wsadzali do bramy. A kiedy przyszli po rozstrzelanych, pamiętam moment, jak wychodzą, w normalnych rzędach, po czterech szli. Pamiętam taki moment, kiedy właśnie córka pana Szymańskiego podbiegła i chciała się z ojcem pożegnać. Wtedy Niemiec jak zaczął ją bić, no ktoś ją po prostu odciągnął. Ja już nie wychodziłam, ojciec tylko
obrócił się na narożniku, zrobił znak Króla Świętego, no i poszedł. Cały rynek obstawiony był wojskiem, a u wylotu każdej ulicy ustawiono karabiny maszynowe. Zapadło złowrogie milczenie. Tuż po godzinie 16:00 mężczyźni obowiązkowo zgromadzeni z całej okolicy byli świadkami najtragiczniejszego wydarzenia w historii miasta. Widziała to również przerażona kobieta, stojąc wraz ze swoimi dziećmi, żona rozstrzelanego w tym dniu Stefana Królaka. Stałam z dziećmi, nikogo w domu nie było. Wszystkie okna kazali pozasłaniać, jednakże tego okna, który wychodził na plac rynkowy, prawda, na rynek, to stanowczo szalowie pokazała mu, że tu obrączkę mam, tak, że tam jestem drugi, bo mnie już z rynku też pędzili. Ja szłam za nimi. I w każdym razie, nie co, to przykro, ciężko jest. W każdym razie pierwszą partię jakby wprowadzili, to zdaje się pani ojciec szedł. Przed pani ojciec, tak? 8 osób, potem druga, prawda, grupa wychodziła, pan Roszczak, on twarzą, prawda, odwracał się. Zdaje się, że jeszcze Polska nie zginęła, odwracając się, mówił. O godzinie 16:30 padły pierwsze strzały. Tak zeznawał kopacz grobów Franciszek Nowacki. Dnia 20 października kopałem grób na cmentarzu katolickim w Mosinie. O godzinie 11:30 przed południem zjawił się na cmentarzu burmistrz niemiecki Meyer Karl i trzech żołnierzy niemieckich z karabinami. Meyer kazał mi pokazać miejsce na grób dla 15 osób, mających być pochowanych bez trumien. Wybrał na cmentarzu odpowiednie miejsce i polecił wykopanie grobu do godziny 16:00. O godzinie 17:30 przywieziono na cmentarz rozstrzelanych Polaków wozami przeznaczonymi do wożenia mierzwy. Ciała ich nakryte były płaszczami polskich żołnierzy. Niemcy polecili mi najpierw zrzucić jakkolwiek do grobu. Ja jednak razem z ludźmi zacząłem układać ciała w grobie jeden obok drugiego. Dokładnie rozpoznałem pomordowanych. Po złożeniu ciał do grobu chciałem twarzy ich nakryć płaszczami. Na to Niemcy mi nie pozwolili.